Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Sława. Jest to komiks, za który odpowiada Łukasz Wnuczek. Możemy go kojarzyć choćby nawet z pozycji Plemię słów Jest już chyba 4 czy 5 tomów na naszym polskim rynku. Mogliśmy jeden z nich zobaczyć zresztą, jak recenzowałem na moim kanale. Natomiast, jak w przypadku tamtych pozycji, taki teraz. To Team of Comics wydał tą pozycję. Jest to pierwszy tom, no, możemy powiedzieć, znacznie bardziej obfity oraz znacznie ładniej, lepiej może w ten sposób wydany, gdyż tamto były troszeczkę takie cieńsze w formie bardziej zeszytowej, z miękkiej oprawy. Natomiast tutaj mamy już pełno krwisty, bym powiedział, no, taki grubasek, który został właśnie wydany w twardej oprawie, zresztą bardzo ładnie wydany. 99 zł cena okładkowa. Oczywiście, rozkładając to wszystko, widzimy piękny krajobraz gdzieś na tle jakiś. No, ja wiem, że to pól. Piękna dziewczyna. O, właśnie, tytułowa sława. Ale czy aby na pewno jest tą sławą, którą tutaj poznajemy? No, właśnie nie do końca. Za chwilę wam wytłumaczę dlaczego. Otwierając, warto dodać też, że jest to komiks w czerni i bieli, tak jak w przypadku wcześniejszych pozycji, i sam styl artystyczny jest naprawdę bardzo ładny. Ba, powiedziałbym więcej, e, idąc tym tropem, tym krokiem naprzód, bym powiedział, że tutaj Łukasz-wnuczek znacznie, mam wrażenie, Polepszył swój kunszt artystyczny i te rysunki naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Wszystko jest podzielone na rozdziały i nie gubimy się w tym, czym czytamy, nawet mimo tego, że czasami naprawdę musimy się zatrzymać i spojrzeć na te no, piękne ilustracje. Naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Sama historia jest klimatem takim typowym pod nas, iście słowiańskim. To jak w tej piosence Donatana i Cleo. Mysłowianie, tak? Mysłowianki, wiemy, jak użyć mowy ciała. Tutaj może nie będziemy śpiewać, natomiast na pewno sam komiks jak najbardziej właśnie jest w takich klimatach nie muzycznych, ale poruszających poważny temat i od razu też zdradzając Wam sekret fabularny tej historii, mówimy tutaj o pewnym młodym chłopcze Mirko, który, no właśnie, leży w taki oto sposób związany, gdyż według jego wioski jego tam mędrca który opowiada się w roli troszeczkę takiego bym powiedział coś na zasadzie szaman jeżeli mówimy o innych krajach prawda innych wierzeniach także tam ktoś taki był taki mędrec mędrzec, który właśnie sam zauważył i tak no jeżeli ktoś w sposób dość nietypowy wykonuje jakąś czynność dochodzi do wielkiego pożaru, to po prostu chcą dać Bogom. Bogu, czy jak to woli zadecydować, co się stanie z tym chłopcem. Oczywiście rodzice, zdruzgotani, brat płaczący, ale niestety coś takiego tutaj właśnie ma miejsce i to jest ten początek, ten zalążek naszej fabuły, który poznajemy. I zaraz po tym właśnie pojawia się nasza tytułowa sława, która tak naprawdę jest południcą. Od razu mi się tutaj kojarzy też i klimat wiedźmiński oraz walki między innymi z właśnie południcami czy innymi demonami którymi musieliśmy się mierzyć podczas rozgrywki. A wiem, bo przechodziłem samego Dzikiego Gona no, z dodatkami, więc no, rewelacyjna gra, co tutaj dużo mówić. Dochodzi do spotkania właśnie naszej południcy, czy też tytułowej, jak to woli sławy, choć ona nie wie, że się tak nazywa. To taki sekret, wam zdradzę. Z naszym bohaterem. No i pff, chodzi zbierać po prostu jak... Tego akurat nie wiedziałem do worka e, takich właśnie ludzi, dzieci, którzy w konkretnym czasie tak nie zeszli z tego pola, tylko zostali e, wykonując jakieś prace. To wszystko jest bardzo ciekawe, bo e, nie ukrywam, że aż tak dobrze nie znałem e, tego typu tych naszych historii może troszeczkę wstyd się przyznać. Niemniej czytając to, naprawdę czułem się tak bardzo na luzie, tak, bez żadnego spięcia. Czasami są komiksy, które chcę przeczytać troszeczkę szybciej, bo e, mimo, że historia mnie zaciekawiła, to gdzieś troszeczkę jakby się w tym wszystkim gubię. Tutaj nie ma takiej możliwości. Jest bardzo prosto i bardzo przyjemnie tak naprawdę, e, gdzie historia nie gna do przodu, a jednak bardzo sprawnie ją i szybko czytamy. Zawsze to podkreślam. Jeśli coś czytamy szybko, nie znaczy, że chcemy mieć już komiks z głowy. Nie, on po prostu idzie bardzo płynnie. W to wszystko dochodzi do pewnej też tutaj takiej słownej, nazwijmy to, ja bym użył określenia konfrontacji na zagadki. I tutaj kolejne moje skojarzenie, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że Riddler i świat Batmana Oczywiście zawsze doszukujemy się pewnych takich elementów, które niekoniecznie miały znaczący wpływ przy tworzeniu przez naszego artystę, tylko my sami sobie na swój sposób to czytamy, co jest bardzo fajnym zabiegiem, uważam. I w tym wypadku ten komiks nam naprawdę taką możliwość daje. Dochodzi do tej sytuacji, gdzie pojawia się pewna tajemnicza dziewczyna. Krócze, czarne włosy, i oczywiście nasz Geralt w cudzysłowie wybawia Jenefer z opresji. Kolejne gdzieś moje, teraz na szybko, jakieś takie spostrzeżenie, przemyślenie. To jest właśnie fajne w tym komiksie, że coś takiego ma miejsce i daje właśnie, jeszcze raz się tą możliwość. Oczywiście akcja przenosi się dalej. Tutaj mógłbym streścić ten komiks wam w taki sposób z różnymi nawiązaniami, bo po prostu idzie to bardzo przyjemnie i łatwo. I powiem jeszcze. Że, że aż, aż mi się chce to robić, ale nie będę wam słuchał zabawy, tak naprawdę, bo mógłbym wiele jeszcze powiedzieć takich ciekawostek. Niemniej, nasz bohater wspólnie ze Sławą udaje się do pewnego tajemniczego stworzenia istoty. No, jest to jakby nie patrzeć też i mężczyzna, który, no właśnie, i tutaj już jest wątek fabularny, gdzie zdradzę Wam za dużo, ale właśnie nasza Słowa, niestety, ale jest na jego usługach. Jest południcą, która. No właśnie. Która nie zna swojego imienia, dobrze tutaj Wam to powiem. Nie zna, zostało jej skradzione, przez co musi być posłuszna. W jakie to były okoliczności? Co dalej przynosi efekt całej tej historii? Jak zachowują się mieszkańcy wioski, kiedy wracają do domu i okazuje się, że ich syn niestety, ale został zabrany. Czyż faktycznie miał tego demona w sobie? Kim jest tajemnicza dziewczyna, która pojawiła się na jego miejsce? Czy może jest to od Boga jakieś przesłanie? Zabraliśmy wam syna, ale dajemy wam córkę. Czy ten mędrzec, który góruje nad całą tą e, wioską, będzie... Przychylnie patrzył do tego, co się wydarzyło, co się dzieje z naszym głównym bohaterem. Czy on faktycznie tu uciekł, czy może musiał to śnić, może to, że został tak naprawdę zabrany, on nie żyje i to jest tylko zwykły sen. Tego typu pytań znajduje się tutaj bardzo wiele, ale też i nie tylko tego typu pytań. Rozwiązuje nam się ta fabuła naprawdę dość mocno i zaczyna nas wkręcać w to wszystko jeszcze bardziej i bardziej, czując ten niesamowity klimat tamtych czasów. I powiem Wam szczerze, że naprawdę bawiłem się bardzo przyjemnie przy tej pozycji, i widzicie sami, że w którymś momencie ja po prostu się powstrzymuję od tego, aby dalej kontynuować, aby dalej Wam opowiadać to wszystko, co tutaj zostało zawarte, bo zwyczajnie po prostu nie chcę. Chciałbym, abyście Wy sami mogli się dowiedzieć, tak naprawdę, jak to wszystko wygląda w tej historii, bo myślę, że jest warto. Kiedy zbliżamy się ku końcowi, dowiadujemy się, że no, niestety, ale musimy się obejść smakiem i nie będziemy znali dalszych losów naszych bohaterów. Na pewno będziemy wyczekiwać kolejnego tomu drugiego, jeżeli tutaj jest tom pierwszy, prawda? To daje nam ten sygnał, że Łukasz Wnuczek naprawdę rozkręcił się na dobre i dał nam kawał dobrej pozycji. Wiadomo, nie każdy lubi tego typu tematykę. Ja nie ukrywam, bo jedni lubią taki gatunek komiksu, inni tacy, ale tak jak ja, przynajmniej powinniśmy się zaznajmić z tą historią, bo jest ona taka bardzo nasza i przemawia. Mimo, że uznamy, że nie jest to ten gatunek, który preferujemy, to i tak będziemy po przeczytaniu czuli satysfakcję, bo przemawia do nas. Czujemy taką swojskość, taką pozycję naszą, bardzo naszą, polską, na swój sposób bym powiedział. Więc myślę, że warto się zainteresować. Ciekawa historia, fajnie poprowadzone dialogi, które sprawnie przerzucają nas ze strony na stronę, nie dając momentu na zastanowienie, chyba że sami sobie tego zażyczymy. Wiele możemy tutaj wyłapać, jak wspomniałem, różnych nawiązań, ewentualnie sami sobie. To gdzieś tam metodą dedukcji stwierdzić, że tak, ja widzę tutaj podobieństwa do tego czy do tego i wejść w ciekawą w dyskusję, czy faktycznie autor to miał na myśli, czy tylko to jest nasze wyobrażenie. Tego typu rzeczy tutaj jest naprawdę dużo. I sam ten fakt połączony z naprawdę ładnymi obrazkami, gdzie uważam, że artysta rozwinął swoje umiejętności jeszcze bardziej w porównaniu do plemienia słów, daje tylko po prostu na duży plus. Nie wiem, jak z dostępnością egzemplarzy, nazwijmy to bonusowych, ale taką ciekawostką dla Was jest, że można było i nie wiem, czy dalej tak jest, ale w zestawie na MFC kupić komiks z takim Rzemykiem na klucze, jakby z napisem Sława bardzo fajne, kolekcjonerskie, wręcz bym powiedział, ekskluzywnie podane wydanie, ale Niemniej, ten komiks, gdybyście chcieli nabyć, oczywiście macie taką możliwość. Na dole w opisie tego filmu znajdziecie link, gdzie możecie go sobie nabyć, gdybyście chcieli. Zachęcam Was do tego. Tak samo, jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. A także nie zapominajcie o tym, aby zasubskrybować i zaznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam, cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.